Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Ponieważ zbliża się Dzień Kobiet, dlatego postanowiłam pokazać Wam bardzo fajny prezent, bukiet właśnie na Dzień Kobiet. Zapraszam na film! Co potrzebujemy? Potrzebujemy rolkę po papierze toaletowym, potrzebujemy nożyczek, klej, albo może być też taśma klejąca, potrzebujemy zielone kartki A4, ja mam akurat 3, ale zobaczymy, czy wykorzystam właśnie 3, żółte kartki, jedna żółta kartka i czerwona karteczka i jeszcze oczywiście ołówek. Zaczynamy! Kochani, najpierw będę nacinać kartkę, ale przymierzę sobie do rolki, bo będziemy tworzyć takie 3 warstwy. Przymierzę sobie mniej więcej tak, żeby było do połowy rolki i resztę nacinamy. Taką trawkę robimy. Dobra, ja sobie zaznaczę ołówkiem, ile będę musiała przykleić. Tyle będę musiała przykleić. Czyli mniej więcej dotąd będę nacinać. I tworzę takie prostokąty. I teraz, kochani, będę to przyklejać. Smaruję klejem. Może być kartka, może być rolka, obojętnie. Dobrze tutaj z przodu, szczególnie na samym początku. Zobaczcie, przyklejam tutaj tak troszkę, no 3/4. 3/4 rolki i zwijam. Dobra, jeszcze więcej kleju. No, myślę, że cała kartka taka będzie za dużo. Dobra, jeszcze chyba troszkę. I odetniemy. I teraz będę odcinać, bo cała taka kartka, słuchajcie, jest za dużo. O, i zobaczcie, tyle akurat mi zostało. I dobrze, tu końcówkę muszę przykleić. I dociskamy. Dobra, zobaczcie na razie, jakie mamy. No dobra. I to samo, słuchajcie, o, zobaczcie, tak będzie mniej więcej wyglądał nasz bukiecik. To samo będziemy robić z drugą kartką, czyli przymierzam, bo tym razem będę robić, zobaczcie, od samego początku. O, i mniej więcej, gdzie muszę naciąć kartkę, zaznaczam sobie. O, mniej więcej tutaj, dobra. Smarujemy tą część klejem. Ok. Też pewnie cała kartka nie będzie wykorzystana. Odetniemy końcówkę, ale na razie zostawiam. I odcinam ten nadmiar. Akurat mi ładnie wyszło. O, dobra. I mocno tutaj kleję muszę posmarować. Dobra, dociskamy, by się ładnie skleiło. Słuchajcie, jeśli troszkę tutaj wyszło, to się tym nie przejmujcie. Możemy to włożyć do środeczka. O, zobaczcie, to się też nam przyklei, albo odciąć. O, ja włożę tu do środka. O, tak naprawdę trochę mi tylko wyszło. O, zobaczcie. I tu już mamy, o, tak będziemy sobie robić. O, i teraz zobaczcie. Na te elemenciki będziemy przyklejać kwiatuszki, które właśnie będziemy wycinać z żółtej i czerwonej kartki. Musimy sobie narysować jakiś wzór tulipana. Mniej więcej, żeby nam pasowało, to sobie muszę wybrać, żeby te tulipanki nie były za duże.
Słuchajcie, zgniatam sobie karteczkę na kilka razy, żeby mieć już kilka wyciętych takich tulipanów, żeby nie wycinać od nowa. O, i jeszcze myślę sobie na pół zrobię. Myślę, że tyle damy radę. A później to samo zrobimy z żółtym, czyli też trzeba narysować na żółtym. Dobra, wycinamy. Dobra, i zobaczcie, mamy już kilka tych tulipanków, ale na pewno potrzebujemy ich więcej. Teraz zrobimy jeszcze żółte. Odrysujemy sobie od razu. Dobra, i mamy tulipanki. Kochani, już mamy powycinane, zobaczcie, te kwiatuszki, to teraz będę przyklejać tutaj na tych naszych listkach, na tych naszych łodyżkach. Więc troszeczkę smarujemy. O, i gdzieś na brzeżek przyklejamy tulipanka. Tu zrobimy, na zmianę możecie zrobić kolory. Raz żółty, raz czerwony. Elementy, które Wam zostały, pamiętacie, z tej kartki dużej A4, jak najbardziej możecie wykorzystać. Zobaczcie, ja zwijam ten element, nie przyklejam i wkładam go po prostu do środeczka i on się tutaj rozwinie. Zobaczcie, i mamy dodatkowe tutaj jeszcze te kwiatuszki, tylko je pozaginamy troszkę. I do tego również przyklejamy, zobaczcie, kwiatuszki. Tu zaczniemy sobie od żółtego. Kochani, a teraz jak w prawdziwym bukiecie możecie wykorzystać do tego wstążeczkę, a ja wykorzystam paseczek właśnie z czerwonej kartki. Wycinam paseczek, nie za gruby, myślę, że około pół centymetra szerokości i zawinę go wokół tutaj, o zobaczcie, naszej rolki. Ok, i nadmiar mogę odciąć. Dobra. No dobrze. I bukiecik tulipanów gotowy. Kochani, jeśli Wam się podobało, zostawiajcie łapeczki w górę pod tym filmem. A ja już Was bardzo serdecznie zapraszam na kolejny odcinek. Cześć!